Daniel Rutkowski z nami przed galą XTVK, SW77, to są pozytywne wibracje. Daniel Rutkowski, no, to jest chyba jedyny człowiek na ziemi, który chce rywalowi urwać głowę z uśmiechem na twarzy. Schabowemu! Nie rywalowi, ja nikomu nie urywam chętnie, ale schabowego to... Już by uszarpał, ja bym tam zobaczył na jego głowie schabowego. Jakiego Daniela Rutkowskiego, oprócz tego, że będzie uśmiechnięty, zobaczymy w klatce, bo Szymon Kołecki w wywiadzie ze mną powiedział, że Daniel Rutkowski na nowo musi odkryć w sobie tego kosmicznego zapaśnika. Tak, jak najbardziej. No, w ostatniej może walce z Brazylijczykiem też to już pokazałem, już mi to się... Wiecie, to jest taka sytuacja, że ciekawe co walka pokazuje, jak dobrze w stójce bawimy się, no to wiecie, ogólnie tak, zapasy bardzo męczą, no to jest, wiecie, bardzo ciężki, mocny sport, więc wchodzić tam w clinch, obalać, przeokrutnie to męczy, więc każdy też troszkę od tego odchodzi. No ale ja też szczerze bym chciał, żebym znowu tam się do zapasy znowu męczył i znowu tam dominował, bo to jest takie jednak, wiem, że to bardzo męczy, ale no to jest mój styl i tam się też najlepiej czuję, choć stójka już mi nie jest obca, coraz fajniej się pokazuje, ale tak jak dzisiaj spojrzałem na Lomaliego, troszkę niższy ode mnie, kurna, no. I ty co, jakoś wizualizowałem sobie tą walkę i chyba tam wiedziałem, że trochę więcej stójki mi wychodziło. Przez też jakiś tam niby zakład, który tam walczymy czy nie walczymy. Walczymy normalnie MMA będzie, ale myślę, że może być więcej stójki. O, wiecie, jako bale, baja. To jako, że właśnie najbardziej nas interesują pieniądze, to co z tym zakładem? Kurna, no nie ma nic z tego zakładu, no bo on zaproponował, później wyszło na to, że to ja zaproponowałem, mówię, nie ma ciągnięcia tematu, nie ma dodatkowych pieniędzy, no to nie, walczymy normalnie. To jest pojedynek, który ma bardzo dużą stawkę, bo wy jesteście wysoko w tym rankingu i myślę, że to jest też no, dla ciebie po tej walce sierpniowej, to jest też taki sygnał, żeby pokazać, że wraca ten Daniel Rutkowski, który po tych szczeblach się wspinał, przyznasz. Moi drodzy, ja nigdy nie spadałem, wiecie, dla mnie walki to są po prostu walkami, przegrana to jest, wiecie, ja w zapasach multum razy przegrałem, więc ja mam to naprawdę we krwi takie, że to jest sport, to nie jest to, że jakiś świat się kończy, dopóki będzie zdrowie, dopóki będę mógł wychodzić, walczyć, to nawet jak będę przegrywał 10 walk z rzędu i tak mi będziecie takiego samego gościa widzieć jak dzisiaj uśmiechniętego, bo ja się cieszę co robię, dopóki mam zdrowie to się będę bawił. Więc czy ta porażka była, czy nie była, to mi tam, wiecie, mi to lot, to po prostu ja wychodzę, robię kolejną robotę. Wiecie, no kurna, ja ciężko na to pracuję, Lomi tym razem też ciężko na to pracuję, więc wiecie, jak ja bym, nie wiem, załamywał się, czy kurna, nie wiem, smutny był, to też bym nie szanował drugiego człowieka, czyli mojego przeciwnika. A jestem wychowany 100% jako sportowiec, 100% jako człowiek szanujący inną osobę, więc wiecie, nie ma złej krwi, nie ma smutku po przegranych walkach, tylko jest radość, że chodzimy zdrowi i bawimy się dalej po prostu. Gdybyś z tej karty miał wybrać pojedynek, który najbardziej ciebie interesuje, który najchętniej byś obejrzał, która by to była walka? Oprócz mojej, bo tak by to było, żebym chciał. Oczywiście Mariusz z Mamedem. No wiecie, wszystkich elektryzuje ta walka, wszystkich ciekawi. Moim zdaniem Mamed zdecydowanie umiejętności po jego stronie, wszystko po jego stronie, ale postawiłem na Mariusza Pudzianowskiego, bo to jednak jest naprawdę wielka niewiadoma. Mamed jest gigantem, jeżeli chodzi o ogólnie MMA, wszystko potrafi, ale kurna, 20 parę kilo, to naprawdę jest wielka różnica, to się tak wydaje. Nigdy Mamed nie bił się z nikim, on się w ogóle nie wydaje w bójki, więc to jest też bardzo mądre. On zawsze ucieka, zawsze unika, zawsze coś tam próbuje. Kurna, tylko weź w taką łapę z Mariuszem. Wszyscy wiedzą, na przykład tak jak ze mną było, wiedzą, że jestem silny, ale nikt nie myśli, że aż tak silny. I to właśnie to samo. Kurna, naprawdę bardzo mi to ciekawi i ja sam bym, kurna, dał też każde pieniądze, żeby przyjść i obejrzeć tę walkę. No właśnie, jak to jest się złapać z chłopem, który waży 20 kilka kilogramów więcej? Bo wczoraj Mariusz wziął sobie na barki Mameda i spacery sobie z nim urządzał. No właśnie. Nie miałem takich, ale nie, to jest przeokrutna przepaść tak naprawdę. Naprawdę to jest przeokrutna przepaść. Tym bardziej zawodnik, który też już to potrafi, robi MMA x lat, to są naprawdę przepaści. 7 kilo różnicy, na przykład waga 66, a 70, powiedzmy 7, to te dwie kategorie jest naprawdę przepaść. Może waga 66, a 70, oczywiście 70 jest lepsza, większa, mocniejsza, ale to jest już trochę blisko, jest możliwość jakoś to wszystko zniwelować. Ale na przykład jak ja miałbym się bić 66, 74, 77, nie ma opcji. No to jest szczerze, no. Nie ma możliwości, bo to już tu... Za duża różnica, mówię, to jest za dużo kilogramów, a 20 parę to już jest w ogóle przepaść. Gdybyś musiał coś Mamedowi doradzić przed walką z Pudzianem, czy byłbyś w stanie się pokusić o taką poradę?
mamę, rób co tam chcesz robić. Nie jestem w stanie mu doradzić, on wie bardzo dobrze, co ma robić. Mariusz, tak samo. I siaba. Daniel, to ostatnie pytanie. Jaka nagroda będzie czekała po tym pojedynku, po tych wszystkich wyrzeczeniach? No mów. Moi drodzy, no 3 bit, to oczywiście, że 3 bit, to jest taka największa. Ale chyba jeszcze jedno dla nas wszystkich sportowców teraz to święta. Ten czas jest chyba idealny. Tydzień przed świętami wracamy. Nie dość, że 3 bit. To jeszcze schabowy, pierożki, grzybeczki, czegoś wszystko. Baja. Nie, no to jest takie najlepsze to, co mamy w sporcie. Smacznego. Bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim życzę wesoł się. Ho, ho, ho.